trochę się wypogodziło, to można zacząć dłubać. Jak to wyciągnąć? Z tamtej strony jakieś zabezpieczenie jest? Aha, takie zabezpieczenie. Kołki rozporowe. Dobra, powybijać kołki. Ale to trzeba to podkręcać. Odmontować przewody. I trzeba będzie jeszcze, wiesz co? Ale to jak to się wyjmie? A może nie. Trzeba podeprzeć coś, o tutaj, pod ten trapez. Pod to podnoszenie. Podeprzeć i ja podniosę, i żeby tamte jeszcze wyciągnąć. To już mamy. Ogólnie sprawa wygląda tak, że jak trudno się było domyśleć, to wszystko jest w nieco zardzewiałym stanie i nie bardzo chcę to wyjść, więc będę się troszeczkę męczył, ale spróbujemy się troszeczkę pomęczyć i żeby to pykło. Już tłuczemy młotem i nie daje to na razie efektów. No może rusz, aby to ruszyło. Ten górny jest, widzę, w lepszym stanie do wybicia. Powinno być dużo lepiej. No ale to jego sobie zostawimy na deser. Tutaj nie powinno być żadnych problemów na moje oko. Oprócz tego, że jeszcze te przewody trzeba będzie pozarabiać od nowa, bo widzę, tutaj jest walnięte, pęknięte. I tak to się prezentuje. Tu jest amortyzacja, tego nie ruszam. To jest dobrze skorodowane. No już jak to się ruszy, to mi się zdaje, że to trzeba było powymieniać wszystko. A zobaczymy, czy to będziemy wymieniać, czy nie. Na razie ogarniamy, żeby zaczął pracować ten opryskiwacz. I tak to wygląda. Ogólnie jest w niezłym stanie, ale do poprawek, no bo to nie jest nowe. O dziwo nie jest to nowy sprzęt. Jakąś podkładkę by się przydało dać, cieniutką, ale by się przydało. Tylko żeby tutaj z jednej i z drugiej strony dać. Mnie się tak wydaje. Ale mogę się mylić. No ciekawy sprzęt. Jeszcze z takim nie miałem do czynienia. Będziemy się uczyć na nowo pryskania. Najbardziej mnie zastanawia właśnie, jak będę to pryskał. No to przecież wcześniej pryskałem zawieszanym. To wiadomo, nie było problemów. Bo tak jak traktor, tak i opryskiwacz. Tutaj trzeba będzie jakoś, nie wiem, zajeżdżać. No trzeba będzie mieć na uwadze to, że się przyczepę ciągnie. No, jednoosiową. Co tu dużo mówić. Będzie to w jakiś sposób utrudnienie. Ale kto powiedział, że będzie łatwo? Wszystkie się rozdzieliły? No nie do końca. A nie masz tego cieńszego tego dnia? Na razie 6-0 dla stworznia. Zaraz jeszcze. No, teraz 7-0, bo jest za zimno dzisiaj. Co, lisi ogon nie pójdzie? Nie wiem, czy 6-0, czy 7-0. Tutaj, tak? Ale już dużo do zera jest. Co? Czyli jak odepchnąć? No nie, właśnie o tak, o dobrze. O tutaj. Kluczem trzymać, żeby. Weź te podkładki jeszcze po wszystkim. Którą stronę, w moją? No, wszystkie. Zabierz. Nie wiem, czy jak on podejdę, bo on długi jest.
Możesz i od spodu spróbować. Nie da rady od spodu. To mnie podajcie. No w lisie siła. O, a? Pójdzie. Zobaczymy. Już się nadziało. Za zimno mu mówiłem. To lisek nie działa jak jest zimno? Czy bateria jest? Ten nie działa jak jest zimno. Kapryszy. A już myślałem. Lisek chytrus. Nie no, tego jeszcze nie grali. Grali, ja to już widziałem. No ja pierwszy raz. Chyba uciąłem. No. Chyba, że się to da. Bo może lepiej święty już? Raczej tak. Z tej strony może jeszcze raz go spróbuję. A spro... Jak tam go uciąłeś, to tu po zewnątrz. Tu szlifierką da radę. Go się wybije i... Nie wybijesz go, bo musisz go uciąć. Palcami wyjął. No. Ciekawe jak z góry wyjmiecie. Z góry dobrze pójdzie. Z góry powinien dobrze pójść. Mamy drugi dzień. I uporaliśmy się z tym wszystkim. Ale sporo nam się zeszło na tych dwóch siłownikach, które zdawały się być łatwe do wyciągnięcia. Dlaczego tak stwierdziłem? Już pokazujemy. O! To są sworznie, które były wybite i one są ładne, błyszczące. Nawet te kołki rozporowe mają nowe. Nic nie skorodowane, więc pomyślałem, że to będzie formalność, a jednak nie, jednak pół dnia się z tym męczyliśmy. Z tej strony słabo to szło. Ale jakoś się dało radę. Tutaj lepszy zamach był. Można było młotem tłuc. Z tej strony no niestety trzeba było użyć szlifierki kątowej. I drugi sworzeń został przecięty tutaj. A to też normalnie by nie weszło. Tarcza by nie weszła, znaczy się nie weszłaby tarcza, ponieważ tutaj nie było miejsca, ale tutaj wsadziłem lewarek, bo chcieliśmy tym lewarkiem ten sworzeń wybić i lewarkiem wycisnąć, ale niestety nie wycisnęło się, tylko rozgięło to ucho, no i dzięki temu można było wsadzić tarczę, szlifierkę, no i poszło, ale co się omęczyliśmy, to nasze. I lecę dalej do tam rozbierać te siłowniki, bo już połowa sukcesu powiedzmy za nami, tak mi się wydaje, bo dalej już powinno pójść lepiej. Czaki, daj mi pokazać, nie ciebie. No to wszystko stoi, a wyglądało dobrze. A tu są dziurki niby na kalamitki, ale chyba one nie są na kalamitki. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, oczyścimy to. Tak. Tu wybite, tu ucięte. Trzeba to na prasie teraz wycisnąć. No już teraz lekko idzie. Przed chwilą tak strzeliło. To był udar, prawdziwy. O. Mielibyśmy poważny problem, żeby to wybić. Mielibyś. Gdyby dostęp z dwóch stron był, to by coś tam... No dużym młotem by może dało radę, ale... Już. I rozpędem. Dobra, sprawa wygląda tak.
odkręciłem sobie, kupiłem sobie taki klucz hakowy i sobie nim odkręciłem. Miałem gdzieś drugi klucz hakowy, który by pasował do tego siłownika. Rozkręcałem te siłowniki od Forsza. Gdzieś mi przepadł, po prostu już przerzuciłem wszystko. Nie mogę go znaleźć. Tak, wiem, że mam nieporządek, trochę już dzisiaj się wkurzyłem i trochę zacząłem tutaj ogarniać, ale nie o tym materiał. Tak to wygląda. Pięknie wygląda, o kurczę. Normalnie widok. Ale to dlatego, że to jest siłownik dwustronnego działania. To jest tak jak w Forszu zrobione. Dwustronnego działania, ale to jest taki dziwny ten odpowietrznik. I tym odpowietrznikiem woda się tutaj dostaje. I dlatego to tak brzydko wygląda. O, z wierzchu ładny, ładny siłowniczek. W środku zaraz zobaczę. Ale no, rdzy tutaj sporo jest, rudej. Ale uszczelniacze no, do wymiany. Tak czy inaczej. No. I to jest ten lepszy. Co mnie bardziej niepokoi, to jest ten lepszy. Tutaj się wywinął jeden uszczelniacz. No. No ale dobra, zabieram się, wyczyszczę, zaraz to porozbieram. Bo muszę właśnie wiedzieć, jaki rozmiar uszczelniaczy mam. A naklej do gwintów. Proszę bardzo. Jak ładnie. Mam już drugi siłownik, to jest ten akurat główny prowodyr tego, że ja do tego zaglądam. Ale to dobrze. I ten główny siłownik tutaj ma taki uszczelniacz, to takie zielono, niebieskie, takie nie wiadomo jakie. Z wyglądu też, jak widać, jest już po prostu tak zlasowane, że no nie miało prawa tutaj trzymać. Było to oczywiste, że zostanie taki widok. Tam z kolei, czyli tutaj, w ogóle to już nie istniało, ale ten ciekł ze względu na to, że ten był używany do poziomowania lans i on działa jako podłączone dwa przewody, więc pomiędzy tą częścią, czekaj, wróć. Tak, tak, dobrze mówię. Jak to było włożone o tako, nie, już nie chce mi się tego wkładać, to tutaj ciśnienie pojawia się i z tej strony, i z tej strony. Ale jak z tej strony, to i pcha w tą stronę. A tutaj powinien być ten pierścień założony. Nie chce mi się tego zakładać. To było założone tutaj. I jak tu ciśnienie szło, no to niestety, ale wypychało. A tam z kolei ciśnienie tylko było z tej strony. Z tej strony był olej, tutaj powietrze. I dlatego tylko podciekał, bo ten uszczelniacz, co tutaj był, ten tutaj, w tamtym siłowniku. Ja wiem, że tak chaotycznie czasem mówię, ale wybaczcie. Nie ciekł tak mocno, bo tutaj jeszcze trzymało, jeszcze w miarę to działało, ale już zaczynało podciekać, więc to był ten moment, żeby to wymienić. Tutaj no już niestety, ale tak wyszło. No nic. W każdym razie działamy. Witam kolejnego dnia. Nabyłem już uszczelniacze. Już sobie wstępnie przygotowałem, zaraz będziemy działać. Te dwa kupiłem tutaj nieopodal, w okolicy. A po to musiałem jechać do Lubartowa. Kolega mi tutaj napisał komentarz właśnie, że w takim sklepie w Lubartowie, że mogą mieć. I akurat mieli, w ogóle dziwnym trafem, bo potrzebowałem takich 4 i tu mieli 2, a tam mieli też 2. Chyba tak. W każdym razie udało mi się nabyć. Nie musiałem jechać do Lublina. Zresztą dzisiaj w Lublinie, bo jest sobota, nie kupiłbym takich, bo jest tylko jeden sklep otwarty. No ale nieważne. Mam, działamy. Kupiłem jeszcze sobie takie fajne szczotki. Tutaj na wiertarkę, a tutaj no nie wiertarkę. Będziemy to czyścić, bo tutaj trzeba to doprowadzić do ładu. Chciałem jeszcze pokazać za dnia, gdzie się dogrzebaliśmy. Tak właśnie wygląda ten siłownik, który był w gorszym stanie. A to jest
to jest ta druga część, gdzie tutaj uszczelniacze idą. No będzie trzeba trochę go popieścić, żeby wrócił do formy. Ale to jest tragedia. To jest tragedia. I wiecie co? Nie to, żebym chciał komuś ubliżyć czy coś, ale ja jak kupowałem ten opryskiwacz, to ja go kupowałem w ciemno. I zapewniał mnie człowiek, który mi go sprzedaje, że tu jest wszystko w porządku i w ogóle, nie? Co się okazało, właśnie te siłowniki. Zadzwoniłem do niego. No już, jak nie trudno się domyślić, nic nie wynikło z tej rozmowy, tylko tyle, że powinienem się i tak cieszyć, bo jest w bardzo dobrym stanie, bla, 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 ale jeżeli siłowniki ciekną, to żebym je wymontował, wysłał jemu, on mi je naprawi i przywiezie z powrotem, i odeślę z powrotem. Oczywiście się nie zgodziłem na to, bo już wam mówię dlaczego. Bo ja już trochę tych siłowników rozebrałem i powiedzmy wiem, czego mniej więcej można się spodziewać. I najważniejsze jest to, żeby teraz go rozebrać, wyczyścić. Wyczyścić, to jest słowo klucz. I jak się go wyczyści, to dopiero wtedy go będzie można złożyć. A nie to, żebym chciał tutaj wróżyć z fusów, ale w większości przypadków byłoby tak, żeby to zrobione było po macoszemu. Klient kupił, dobra, niech się odczepi, my to złożymy. Mało tego, podejrzewam, że uszczelniacze, które by były założone przez tego pana, nie? Podejrzewam, że byłyby z tych tańszych. No. Sztuka to sztuka i niech się odczepi. Możecie mieć inne zdanie, ale ja już się przejechałem na ludziach nie raz, nie dwa, nie pięć i przeważnie to jest tak, że robione jest na sztukę i do widzenia, proszę się ode mnie odczepić, zrobione i radź sobie. I tak samo tutaj, jeszcze parę tematów było odnośnie tego opryskiwacza, że ten rozwadniacz nie działa, że ten zawór nie tego i ta taśma, no to ta taśma to o, to ciesz się, że w ogóle jest, bo w innych to w ogóle tego nie ma, a mówię, a rozwadniacz, a no to faktycznie, no coś tam nie działało, no to i takie, no taka głupia gadka, nie, w sumie nie chciało mi się już dyskutować, bo to i tak nic bym nie wskurał i tak, po co sobie nerwy psuć. Ja się śmiałem, dosłownie to kolega jeszcze ze mną był wtedy przy tej rozmowie i słyszał trochę co nieco i no śmiałem się, no co miałem robić, no jak miałbym się denerwować, to na zdrowie mi to nie wyszło. Ja wiedziałem, że ja sobie to zrobię. To już nie jest wielki koszt, bo tutaj nie wiem, 170 zł chyba za te uszczelniacze mi wyszedł. Także to nie jest majątek, no ale nieważne. A ogólnie ten pan tłumaczył się, że ma słaby traktor i pewnie słaba hydraulika i dlatego nie ciekło u niego, a u mnie cieknie. No cóż, no może i tak, no, niech będzie. Dobra, zabieram się za robotę. No i tutaj proszę sobie zobaczyć ostatni, jak to wygląda, w jakim to jest stanie. Tam w środku ten uszczelniacz nie zbierający, tylko tamten. Zobaczcie, że on no nie istnieje, on się rozkruszy. Jakby to ładnie wam pokazać. W każdym razie wezmę tutaj, zeskrobię go i no on się po prostu rozwala. On się po prostu rozwala. No i ja mam takie zdanie, no niestety jak samemu sobie nie zrobię, to nie będę miał zrobionego porządnie. No to też jest tak, że ja nie wszystko potrafię zrobić, to, no oczywiście, że nie, ale staram się przynajmniej. Ta szczoteczka, to widzę, jest tyle warta, że szkoda gadać. Szczerze, nie jestem zbytnio zadowolony z zakupu. Za miękkie włosie. Zdecydowanie za miękkie włosie. A już trochę późno. Kurde. Kurde. Jak to wyczyścić? Tymi oszpikulcami? Ja to będę do rana czyścił.
Ejku. No i jak ja to wyczyszczę? Dobra, zrobiłem sobie coś takiego. Już się zgubiły co niektóre druciki, w zasadzie już nic nie zostało, ale tam w środku coś tam udało mi się wygrzebać, wyskrobać, czyli zdaję egzamin, no tylko będę musiał parę razy to poprawiać, o tą swoją prowizoryczną szczotkę, ale działa. To jest najważniejsze, działa. Dobra, myślę, że już jest ok. Trochę śrubokrętem poprawiłem i mamy raczej gotowy do zakładania. Ewentualnie jeszcze papierkiem ściernym trochę poprawię tutaj i będziemy już dalej działać. No i kolejne wyczyszczone. A jeszcze tutaj. To nie, to przepraszam, jeszcze tutaj muszę. Także to ma się błyszczeć. Tu nie może być rdzy. No niestety, no bo jak będzie rdza, to korozja będzie dalej postępowała. Co tam dalej miałem powiedzieć? Aha. O takie coś to by mi się przydało. Tylko trochę bardziej porządne. Jak wiecie, gdzie takie coś można kupić, to dajcie mi znać, bo ja dosyć często te siłowniki ostatnio robię i no i po prostu chciałbym mieć czym robić, bo jak robić, to już żeby tam nie zaglądać, a wymienić same uszczelniacze bez czyszczenia to nie ma sensu. Jeszcze rurę trzeba tutaj. Akurat pasuje szczotka. Kolejny etap. Już jest wszystko poczyszczone. I składamy. Od czego zaczynamy? Może od tego małego siłowniczka sobie zacznę. I tak, mamy tutaj olej. I smarujemy uszczelniacze i wkładamy. Dobra, ja to zrobię poza kamerami, bo no nie mam na czym postawić. Tutaj w tym siłowniku od poziomowania lans jest trochę inne rozwiązanie. Tutaj jest taki pierścień, a nie tak jak tutaj, że są dwa takie uszczelniacze. Jakby to powiedzieć, tutaj jest siłownik, który działa w dwie strony, więc pewnie dlatego sobie pozwolili na takie rozwiązanie. No, tutaj daje radę, tam no może by to trochę gorzej było. Naklej do gwintów, tak jak było. Dobra, to już mamy ostatni złożony, prawie, jeszcze tylko rura, zakręcamy, no i koniec na dzisiaj, montaż w następnym odcinku, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć.